Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek z historii z Bezludnej Wyspy. Ja na początku chciałam wam tylko szybciutko podziękować za to, jak bardzo miło i ciepło przyjęliście tą serię na moim kanale, bo no jak wiecie, to jest głównie koński kanał. I po prostu no, było mi strasznie miło, naprawdę. Dobra, nie będę tu przedłużać. Czy ja mogę to jakoś posprzątać, bo widzę tutaj, że nie można wykonać żadnego działania. Więc tutaj jest rozdział drugi w tej chwili i ja się zastanawiam, bo te goryle czy szympansy tam nam porobiły zamieć, pokradły nam wszystko, co mieliśmy, więc byśmy musieli trochę skupić się na tym, żeby pozbierać te, no ja gadam, a to leci czas, nie? Pozbierać trochę jedzenia. Wiem, że tu już kokosu chyba nie będzie, co? Wygłupiaj się, wypij mleczko, zbieraj kokosy. Weź nie wygłupiaj się, tylko zbieraj kokosy. A skąd ja mam wiedzieć, na które drzewa mogę? Aha, zbieraj kokosy. Dobra, no to zbieraj je. Albo wiesz co? Nie, zacznij od tego. Kochanie, słuchaj, zapisz coś w pamiętniku. Zapisz w pamiętniku, bo był rozdział pierwszy. Chodź, pada deszcz, zapisz coś sobie. Co ty robisz? Załamałaś się. No, co tu się porobiło? Co tu się podziało? Ale zapisz to. Nie rozumiem. Nie możesz tego zapisać w pamiętniku, bo co? No, na logikę tak jak chciałbyś. No, mów, mów, Godziak. Tak jak chciałabyś zapisać coś podczas deszczu, to raczej by nie wyszło, nie? No tak, Godziak generalnie jest w tle, żeby ktoś się nie zdziwił, co tam gada. I mi tutaj będzie towarzyszył. Co ci jest? Bo pęcherz i towarzystwo! Oluju! Co ty tutaj masz do roboty? Zdobyć wieża na deszczówkę. Zatrudnić pokojówkę. No jasne! Na bezludnej wyspie. Ty to masz pragnienia. Zdobyć półka na książki. Co ci jest? Ja wiem, że można tutaj się gdzieś w krzaczkach załatwić, ale w których... To nie mam pojęcia. Martyna bardzo dużo mi podpowiadała co do tych Simsów. Zbadaj. Ej. Chodź, zbadasz to. Zaraz wykopiemy ten dół, bo ja tutaj chciałabym troszeczkę poodkrywać, zanim pociągnę tą historię dalej. Wy prosiliście, żeby odcinki były dłuższe, więc no... Też staram się to zrobić. Ej, fajne. Muszę mieć czym ściąć ten bambus. Na pewno sprawdziłaby się tu maczeta. Maczeta. No, świetnie. Dobra, to weź pozbieraj rąb. Podnieś. Co z tym mogę zrobić? Użyj. A może to jako toaleta będzie? Zaraz zobaczymy. Ile my mamy drewna? 25, tak? No dobra, no to ile nam daje takie jedno? Weź to zrób. 25, 6, 7, czyli 2. A to co to jest? Do czego nam to było potrzebne? Czekaj. Co to jest? Siekiera. No to siekierą raczej tego nie... A! To takie krzaki! Dobra. Czyli tutaj potrzeby swoje załatwisz. Czy ja mogę tą maczetę kupić? Czekajcie. Czy ja mogę ją kupić? Zaraz tutaj sprawdzimy. Kurczę, tylko gdzie ona będzie? Przechowywanie, natura, ozdoby, zabawa to raczej nie jest. Aczkolwiek dla niektórych może i by była. Nie no, tak na mało rzeczy mnie stać. Tutaj oświetlenie jest, ale nie mamy prądu nawet. Co to? Co to jest? Palenisko. Wow, ale lodówka! Ale to już chyba naprawdę... Czekajcie, no nie wiem jak zdobyć maczetę. Nie wiem jak zdobyć maczetę, no... Co to jest? Dobra, to są chyba jakieś ozdoby. O, wow, odstraszacz tych! O, ale świetne! Ale ekstra. A co to jest? Lampa. No dobra, dobra, nie będę tego robić. Nie wiem, jak zrobić maczetę. Chyba, że musimy ją znaleźć. Dobra, kochani, jak to zrobisz? Weź, porąb trochę tego drewna, bo na pewno nam się przyda. Czy jesteś głodna? Nie, nie jesteś, ale towarzystwo masz małe i higiena ci spada. A czy możesz się kąpać na przykład tutaj w wodzie? Nie, a łowić ryby albo coś takiego? No nie, nie sądzę. Zbadaj. O, tutaj coś może będzie ciekawego.
Dobra, dobrze, że tych drewien jest tutaj tak dużo. No dobra, dawaj. Co to może być? Pewnie jakiś patyk. Proca? Nie. No i nic nie można z tym zrobić. Bez pracy jesteś. Nie wiem, podejdź tutaj. Jak wejdziesz do wody. O właśnie, a możesz się tu umyć? Nie możesz. A jakoś łowić rybę albo co? Aha, bo nie mamy żadnego patyka do tego. Podpłyń tu. Higiena ci podskakuje. A, czyli dobrze wymyśliłam, że jak tu będziesz w wodzie, chodź tu, to po prostu higiena ci będzie podskakiwać. Chodź, i tego mi brakuje właśnie w The Sims 4, że jesteśmy gdzieś tam na plaży i nie możemy sobie nawet wejść do wody. Dobra, chodź, wychodzimy. I teraz ja miałam zrobić, wykopać dół. Ale jak? Muszę znaleźć sposób na pozbywanie się odpadków. Z całą pewnością nie zamierzam żyć w brudzie. Podpowiedź, aby stworzyć obozowy śmietnik, włącz tryb barteru, wybierz popielnik i przeciągnij go na wybrane miejsce. No dobra, ale to jest popielnik chyba. Nie. Aha, okej. To jest popielnik, czyli to są śmieci. A ja myślałam, że to jest ten ostatnio, ognisko. Haha, dobra. Okej, czyli tu będziemy mieć cel wykonany. Muszę posprzątać. Gdyby przyszła ekipa ratunkowa i została obóz w takim stanie, byłoby mi bardzo wstyd. Dobrze, to posprzątaj. I znowu ci higiena spadnie, bo tutaj właśnie w tych Simach to jest fajne, że to jednak spada dość szybko i no musimy się cały czas zajmować, ale to świetnie wygląda. Kurczę, no jak na dwójkę, według mnie, no nic dodać, nic ująć, po prostu. Okej, posprzątasz sobie, tak? Pięknie, jeszcze musisz tutaj. To ci się widzę nie bardzo podoba. No i super, a co to jest teraz? Aha, bo cel. Dobra, czekajcie, pauzę, bo mówiliście, że to nie zniknie. Myślę, że jest tu całkiem. Jest tu już tak czyste, jak to możliwe. Nadal jestem uwalona brudem. Pójdę popływać. Mam nadzieję, że mój zapach nie zabije żadnej ryby. A pływałam, trochę przegoniłam tutaj grę. Ale dobra, to chodź. Podpłyń tutaj jeszcze raz, żeby nam się cel wykonał. A jak ochoczo biegnie tutaj! Simko! Aha, bo to jest ten. Jakiś filmik. Ale ładne te rybki tutaj sobie pływają. Aha, bo już się skończyło. Dobra, dobra. Ale fajnie, jak ona tak biegła tu. I co dalej? Nie mamy żadnego celu. A może teraz mogę zapisać w pamiętniku, jak już jest taka ładna pogoda? Chodź, zapisz w pamiętniku. W morzu jest mnóstwo ryb, a teraz chciałabym, żeby przynajmniej jedna z nich była w moim brzuchu. Jezu, kocham Simsy dwójkę, no nie? Chodzi. No, to nie jest Sims 2, ale wiecie, o co chodzi. Nie jesteś aż tak głodna. Mój żołądek grozi mi, że pójdzie beze mnie, jeżeli nie zjem czegoś innego niż kokosy. Muszę złapać rybę. No tak, tylko że iść na ryby. Choć najpierw zapiszesz to w pamiętniku, a później sobie z tą rybą powalczysz, bo nie wiem, jak zbudować podpowiedź, aby wybrać się na połów ryb, kliknij na płyciźnie oceanu i wybierz opcję poluj na rybę. Jeżeli opcja nie pojawia się, gdy klikasz na oceanie, spróbuj w innym miejscu wzdłuż wybrzeża. Twój rozbitek musi znajdować wystarczająco głębokiej wodzie, aby mógł łowić ryby, ale woda nie może być też zanadto głęboka. Dobra, znalazłam siekierę. Były kokosy i dużo palem. I później przypomniałam sobie o wielkich gorylach. Albo innych szympansach. Aż tak dużo? Dopiero jeden dzień kobieta tu spędziła, a ty tyle już pół pamiętnika zapiszesz. O rany, czekajcie, ja wiem, że tutaj jest ten. O właśnie. Tutaj są te dwa rozdziały, prawie jak w raju i przetrwam. Pięknie. Zjadłaś banana.
Nie mogę tutaj nigdzie klikać na te ryby. Podejdź tutaj. No nie mam czegoś takiego, żeby polować. O, o, o! Poluj na rybę! Chodź! Zostaw ten pamiętnik, chodź. Zobaczymy, jak będzie ci szło. Podejrzewam, że jeżeli masz talent po mnie, to niezbyt dobrze. Mam trochę sosu szpinakowego? Tak. Nie. Idź na ryby. Masz trochę sałaty z ogródka? Nie, idź na ryby. Ty to wbiłaś sobie w nogę? No przecież tu obok płynie. O rany, zjadłabym cheeseburgera. Co? Idź na ryby, muszę wyglądać żałośnie. Wkrótce moim jedynym zajęciem będzie łowienie ryb. O. Nie jest aż tak... Jej, złowiliśmy! Sushi? Nie, ostatnie czego teraz potrzebuję to się pochorować. Muszę gotować wszystkie wyłowione owoce morza. No, rozumiem. Dobra, to chodź. Mamy tutaj ognisko. Rozpal ogień. Przyrządź rybę. No właśnie, będzie fajnie. O, zamknęłaś tą. Fajnie, fajnie. Jesteś załamana, co? Krzemień, pięknie. Uda ci się już, raz to robiłaś. O, właśnie, właśnie, właśnie. Zjedz kolację. Gotowany dorsz. No i pięknie, zobacz, zobacz jak ci idzie. To dopiero jest zdobycz. W mieście nie dostaniesz takiej świeżej ryby. No, to też prawda. Palce lizać, co? Ajajajaj, przekręciłam. Gdzie ty z tym idziesz? O, proszę, już tutaj nie chcesz sobie robić bałaganu. A czemu mi się... Aha, bo to było... Czekajcie. Gdzie ja mam... Wyłączyłam czymś... Aha, F10. Wyłączyłam ekwipunek. Tutaj nie masz żadnego celu. No to może... Aha, muszę dokładniej przyjrzeć się tym szczątkom na brzegu. Przyglądałam się! Chodź. No ponoć właśnie jakaś tratwa też ma być, słyszałam, ja wiesz, nigdy nie grałam w tą grę, zresztą ty wiesz o tym, ale ten, ale no, ponoć będziemy zmieniać tutaj też miejsce zamieszkania. Ale fajne! O, 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 o! Zobacz, jaka animacja jest w ogóle fajna tych Simów. Tak, no, no, no. Z tego będzie dobra podstawa do mojej tratwy. Ale będę potrzebowała więcej bali drewna. No, i to jest ekstra. Zbuduj podstawę tratwy. Strasznie mi się podobają te Simsy, a w ogóle te historie, ja nie myślałam, że to jest takie fajne. Nigdy w to nie grałam. Tyle lat miałam okazję, a nigdy w to nie grałam. No, głupia byłam. Piękna tratwa. Okej. To się nada, ale na plaży nie widziałam niczego. Czy można związać te pniaki? Gdzie jest mój kufer z różnościami? Kufer z różnościami, tylko pamiętaj, że tam ci wybrali to wszystko. Może powinnam poszukać gdzieś indziej na wyspie? Och, ta dżungla wydaje się być taka nieprzenikniona. Nie wiem, co mam robić. Okej, kochani, kolejny rozdział widzę. Ciągle szukam tego czegoś. No i na tym sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, aby zostawiać łapeczki w górę, jeżeli tak, bo dla mnie jest to motywacja. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!